Słowa Ewangelii według świętego Marka. Pewnego dnia przyszedł do Jezusa trędowaty i upadłszy na kolana, prosił go: Jeśli zechcesz, możesz mnie oczyścić. A Jezus, zdjęty litością, wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł do niego: Chcę, bądź oczyszczony. Zaraz trąd go opuścił i został oczyszczony. Jezus surowo mu przykazał, i zaraz go odprawił, mówiąc mu: Bacz, abyś nikomu nic nie mówił, ale idź, pokaż się kapłanowi i złóż za swe oczyszczenie ofiarę, którą przepisał Mojżesz, na świadectwo dla nich. Lecz on po wyjściu zaczął wiele opowiadać i rozgłaszać to, co zaszło. Także Jezus nie mógł już jawnie wejść do miasta, lecz przebywał w miejscach pustynnych. A ludzie zewsząd schodzili się do niego. Wobec trędowatego, chorego na trąd zachowuje się niekoszernie, niezgodnie z przepisami prawa, to znaczy, nie powinien się dotykać nie tylko jego, ale nawet jego ubrania, a ten trędowaty pada na kolana, pada do nóg i prosi, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. Pan Jezus mówi tak, chce, wyciąga rękę, dotyka go. To dotknięcie Boga jest dla nas wielkim znakiem, bo Pan Jezus bierze na siebie nasze słabości, nasze choroby, nasze grzechy, nasze, nasz trąd. Trąd jest symbolem grzechu i tak naprawdę nie dano ludziom innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni. Dziś nie przychodzę, żeby zatracać. Tak, Pan Bóg nie przychodzi, żeby zatracać i w Ewangelii Świętego Jana. Czytamy w trzecim rozdziale, że pan Jezus powiedział do Nikodema, do pewnego, można by powiedzieć mędrca z Sanhedrynu, że Bóg tak umiłował świat, że Syna swego dał, aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Nie przyszedłem, Bóg nie posłał swojego Syna po to, żeby świat potępił, ale żeby świat został przez niego zbawiony. I my chcemy ogłaszać również w tym dniu że Chrystus przyszedł zgładzić grzechy wszystkich ludzi, również ludzi, którzy są z narodu wybranego. Franz Rosenzweig twierdził, że Pan Jezus przyszedł do tych i stał się bramą dla tych, którzy jeszcze nie poznali prawdziwego Boga, czyli do wszystkich Pogan, że nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przez Niego. Ale Franz Rosenzweig twierdził, że przez Chrystusa tylko mają iść poganie, ponieważ oni nie poznali Boga, a Żydzi nigdy od Boga nie odeszli, więc nie muszą przechodzić przez Jezusa Chrystusa. To twierdzenie Rosenzweiga zostało powtórzone w 2000 roku w takim liście podpisanym pod przez ponad 160 rabinów. Zatytułowany ten list został Hebrajskim sformułowaniem Dabru Emet, to znaczy mówcie prawdę, i tam zostało to powtórzone, że Żydzi są wdzięczni, że słowa takie hebrajskie jak Amen, czy Alleluja, Hosanna, i tak dalej, są wprowadzone do modlitw chrześcijan, a chrześcijanie poznali te słowa, też te modlitwy i prawdziwego Boga, Ojca. Ukazali właśnie poganom. Ale z drugiej strony domagają się, aby nie głosić im Ewangelii. Jednak Chrystus ukrzyżowanych, choć dla Żydów jest zgorszeniem, bo boją się krzyża, nawet rysują znak dodawania nie w formie krzyża plusa, co raczej w formie odwróconej litery T, żeby nie przypominała czasem krzyża. W związku z tym myślę, że ten Dzień Judaizmu to jest też dzień dzielenia się wiarą w Jezusa Chrystusa, bo dialog tak naprawdę ma sens, kiedy jesteśmy sobą. Jesteśmy Chrystusowi, więc dajemy świadectwo o Chrystusie. Jeżeli Żydzi nie znają jeszcze Chrystusa, czy znają Go, ale go nie uważają za Mesjasza, to warto o tej swojej własnej wierze w Jezusa Chrystusa jako Pana i Zbawiciela, jako tego, którego oczekiwali Żydzi, jako mesjasza i jako naszego Pana, Boga, który daje nam drogę do zjednoczenia z Trójcą Świętą, bo przez człowieczeństwo Chrystusa otwiera nam się droga do wewnętrznego życia Trójcy Świętej, żeby o tym właśnie też głosić, mówić, przypominać, dzielić się swoją wiarą. Zresztą Pan Jezus powiedział, że kto przyzna się do mnie przed ludźmi. Żydzi też są ludźmi, to szczególnie umiłowanymi przez Boga, to tym bardziej Bóg przyzna się, Jezus Chrystus przyzna się przed Ojcem, który jest w niebie, przed Aniołami. Więc dzisiaj warto też tak sobie uświadomić, że ten Dzień Judaizmu to jest też dzień przyznawania się do Jezusa Chrystusa Ukrzyżowanego. Pamiętamy też, że to jest dzień takiego pojednania dzień, w którym nie szukamy waśni, sporów, kłótni, ale szukamy właśnie takiego wspólnego odkrywania prawdy o Bogu. Martin Buber, jeden z współtwórców filozofii dialogu, choć nie uważał Pana Jezusa za Mesjasza, to jednak twierdził, że jest to dla niego wielki brat. Ktoś, kto pokazał, jak naprawdę być osobą ludzką, jak naprawdę być człowiekiem dialogu. Rzeczywiście w tych trudnych czasach, trudnych dniach, kiedy jest dużo napięć, kiedy ludzie wzajemnie się kłócą i złe słowa padają, warto tak poprosić Boga o moc Ducha Świętego, żebyśmy odkrywali ten pokój Boży. Hebrajskie słowo szalom znaczy nie tylko taki spokój, że nic się nie dzieje, ale właśnie, że jest to pełna dynamiki życia Taka sytuacja zgody, po, pojednania. Ten pokój to jest pełen mocy, pełen siły, to nie jest jakaś bierność. To jest pokój, który wynika ze zjednoczenia w miłości. Ludzie w tym pokoju mogą doświadczać radości, miłości, pełni życia. O taki pokój trzeba walczyć w nas najpierw, żeby nie było tego trądu, którego trądu, który nas dzieli, odpycha żebyśmy byli zbliżeni do siebie. Więc z jednej strony wskazujemy na Chrystusa, który jest źródłem pokoju, jest Emanuelem, a z drugiej strony też próbujemy oczyścić serce z wszelkiego trądu niechęci, nienawiści, złości, uprzedzeń, żeby to nie łączyć. Moi drodzy, przyjmijmy Boże błogosławieństwo, niech ten czas takiego szukania Bożego pokoju Bożej miłości, która daje taką jedność nawet wtedy kiedy się różnimy w tym takim poszukiwaniu prawdy. Niech w tym wszystkim też nam towarzyszy patronka też tego dialogu trudnego dialogu święta Edyta Stein, która została skazana na śmierć w pierwszym transporcie Żydów z Holandii Żydów, którzy zostali zagazowani i potem spaleni razem ze swoją też siostrą rodzoną, też z karmelitankami. Pierwszy transport do Auschwitz, trzeba pamiętać, Żydów, to byli sami katolicy. Więc w tym dniu judaizmu warto też uświadomić sobie, że w Auschwitz pierwszym transportem przybyli katolicy. Dopiero potem byli przedstawiciele judaizmu. W tej śmierci w pewnym sensie jest jakieś zjednoczenie. To ten holokaust, ta ofiara całopalna Panu Bogu w jaki sposób nas tutaj może łączyć. Przyjmijmy to Boże błogosławieństwo. Niech tym znaku krzyża nie będzie zgorszenia, ale właśnie to zjednoczenie. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn. I Duch Święty, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.